samolot, który został zbudowany na bazie samolotu RWD-8. Dlaczego mówię na bazie? Nie jest to wierna replika, ponieważ nie taki był cel. Chodziło mi o to, żeby odtworzyć właściwości lotne RWD-8, zbudować fajny latający kabriolet, który by właśnie latał tak, jak to kiedyś RWD-8 latało, jak można poczytać we wspomnieniach wielu pilotów. To jest prototyp, to jest pierwszy egzemplarz, on ma tutaj dużo takich jeszcze niedoskonałości, w zasadzie różnice są dosyć radykalne, jak chociażby podwozie, kształt kadłuba, końcówki skrzydeł, ale już jest zbudowany drugi egzemplarz, w którym bardzo wiele rzeczy zostało poprawionych. No silnik jest gwiazdowy i tutaj wielu namawia mnie do zbudowania RWD-8 z silnikiem rzędowym. Wtedy można by już powiedzieć, że byłaby to prawie replika. Problem polega na tym, że silników rzędowych nie ma po prostu. Nie ma ich skąd brać. A ja jednak wyznaję zasadę, że przy dzisiejszej znajomości materiałów, przy dzisiejszej wiedzy o dynamice, wszystko poleci, ale musi mieć porządny silnik. Także jakieś wynalazki, jakieś tam remontowane staruszki oczywiście można, ale to trzeba w tym momencie już eksploatować bardzo ostrożnie. A jak się nowy silnik założy, to w zasadzie nie miałem wyboru, została mi gwiazda. Jest nowy, to jest silnik produkcji czeskiej, pana Prawosława Wernera, 7-cylindrowa gwiazda. Bardzo ładnie pracuje, gang ma trochę podobny do AI-14. Jedna z zalet jego to jest taka, że jest z definicji przystosowany na benzynę samochodową. Można oczywiście lać awgas, ale niekoniecznie. Bardzo prosta konstrukcja, a wiadomo, im coś prostsze, tym to będzie bardziej niezawodnie pracowało. Nie puści mocy. Moc silnika to jest 120 koni mechanicznych. Czyli to jest mniej więcej tyle samo, co miał oryginał. Ponieważ w oficjalnych instrukcjach RWD-8 pisze, że PZ-Insch, czyli ten silnik produkowany w Polsce na licencji PZ-Insch Junior, miał moc 120 koni, aczkolwiek większość pilotów w swoich wspomnieniach zgodnie twierdzi, że przynajmniej 10 to się zawsze pasło na łące. Także myślę, że słabszy nie jest. No tu na przykład to takie rzeczy jak ten zbiornik, to już jest w drugim egzemplarzu, jest osłonięte, jest poprawiona maska. No to wynikło stąd, że eksperymentowaliśmy z pozycją silnika, z pozycją zbiornika oleju, ponieważ jest to jednocześnie chłodnica oleju, a więc trzeba było go odpowiednio ustawić. Pytać, a sam pomysł, znaczy skrzydeł, bo robił to pan z jakichś planów, które, czy to jest jakoś wzorowane jest na RWD-8? To znaczy tak, jeżeli chodzi o geometrię, tak, to starałem się zrobić jak najwierniej, jeżeli chodzi o geometrię skrzydeł, sterzenia, kadłub, to jest 1:1. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, to musieliśmy cały samolot rozrysować od nowa, dlatego że zamieniłem wszystkie elementy drewniane na metalowe, bo w oryginale RWD-8 miał skrzydła drewniane i usterzenia drewniane. Ponieważ ja w drewnie nie robię, zresztą no dzisiaj drewno to już jest bardzo, bardzo trudna rzecz, ani go nie ma i nie ma specjalistów. Z definicji postanowiłem wszystko zamienić na metal, zachowując zasadę, że to co było kryte kiedyś sklejką, to jest tutaj kryte blachą. To co było kryte płótnem, nadal pozostało kryte płótnem, nie? Także tego nie zmieniałem. No również w tym drugim egzemplarzu są zastrzały oprofilowane. Rurka pitota jest nieco bardziej elegancka na końcu skrzydła, bo ta to jest tak oryginalna, że chyba powinienem ją opatentować. Niewątpliwie jest to unikat. Ona oprócz tego, że służy jako tajnik do przyrządów ciśnieniowych, również pełni taką rolę, że spina te zastrzały. Ponieważ oprofilowanie zastrzałów na RWD-8, oprócz tego, że poprawiało aerodynamikę, miało jeszcze jedną istotną rolę. To są dosyć długie zastrzały rurowe bez żadnego podparcia, bo bardzo często jest tutaj dodatkowy zastrzalik, który je wysztywnia. Tamtą funkcję spełniało profilowanie, bo RWD-8 miał dotąd gdzieś mniej więcej w ogóle takie portki pełne i tutaj dalej było ze sklejki oprofilowania aż do końca. I to powodowało, że oczywiście wytrzymałość tych zastrzałów jest bezproblemowa, poza tym było to liczone, nie? Ale chodzi o wypoczenia, nie? Że po prostu to je usztywniało, dawało im większą sztywność. Na wyboczenie. Troszeczkę wyższe, bo tak, na podwozie, prawda? No właśnie na tym drugim egzemplarzu jest podwozie jak oryginalne i on jest wyższy, nie? Tam mamy podwozie tak jak on miał w oryginale, czyli tutaj ta główna rura z amortyzatorem i tutaj te dwie odchodzące pod kadr. Tam jest podwozie takie jak miał prawdziwy w RWD-8. Tu jest takie podwozie, bo jak go zacząłem robić, w zasadzie byłem sam, mówię, coś muszę ze łba wyrzucić, żeby to w ogóle powstało, nie? I stwierdziłem, że na razie nie będę się zajmował podwoziem, to zamówiłem, to jest taka amerykańska firma Groove Landing Gear, cały wózek z kołami, ze wszystkim podpiąłem pod samolot i miałem temat załatwiony, nie?
Natomiast później oczywiście tak jak z premedytacją wiedziałem, że te podwozie prawdziwe odtworzę, ale w następnym etapie, nie? No tak, jest to na razie 1:1 wielkości, jest inny silnik. W pierwszym etapie mi chodziło o to, żeby zachować jego właściwości lotne. Czyli nie majstrowałem przy geometrii, tak żeby właśnie zrobić go tak, żeby on latał jak oryginał. Natomiast po prostu świadomie pewne szczegóły pominąłem, no bo miałem do wyboru, albo się będę z tym 5 lat bawił, albo to raz, dwa zrobię i to poleci i zobaczymy, czy to jest rzeczywiście to i zrobimy następnego. Nie? Bo tak jak pan mówił na początku, że problem jest z silnikiem rzędowym, tutaj gwiazdowy silnik był lepszy do adaptacji, bo jest po prostu. Tak, jest, no jest produkowany po prostu, mam, no bo plany są takie, że chciałbym doprodukować seryjnie, nie? Oczywiście w tej wersji już drugiej. No i od razu szukałem takiej jednostki napędowej, która by była powtarzalna, nie? No bo wiadomo, że można gdzieś tam jakiś zabytek znaleźć i wsadzić, no ale co dalej, nie? Oczywiście ja nie wykluczam zbudowania RWD8 z silnikiem rzędowym. Jak przyjdzie klient, przyniesie silnik rzędowy i powie, że chce mieć z tym, to żaden problem, ponieważ tu jest tak zrobiona ściana ogniowa i łoże, że mogę zamontować każdy silnik. Także to przerobienie go na silnik rzędowy to największa robota to są obliczenia, ponieważ muszę go niestety całego jeszcze raz przeliczyć. Znaczy nie ja, to od tego wynajmuję ludzi, bo to nie jest moja bajka. Ale trzeba cały samolot niestety przeliczyć, nie? Czyli tylko zasobność portfela ogranicza nas na to, żeby mieć silnik rzędowy lub... Najważniejszy składnik siły nośnej, nie? Dokładnie. No, tak jak mówił, od czego zależy siła nośna samolotu? No niektórzy zaczynają tam się jąkać, jakieś rofał, kwadrat, tak dalej. Dajcie spokój, od zasobności portfela właściciela, nie? Jak jest, to poleci, jak nie ma, to tu żadne V kwadrat, ani SCZ, ani inne CX nie pomogą.